Cześć, nazywam się Robert Marchel i na co dzień zajmuję się konsultacjami, podczas których doradzam, jak naprawiać związki i jak odzyskiwać byłych partnerów. A dzisiaj rozwinę temat relacji na odległość. Czy taki związek ma szansę przetrwać? Co zrobić, żeby był trwały? Na tym nagraniu dowiesz się, jakie są największe niebezpieczeństwa dzielącej Was odległości i co zrobić, żeby je zniwelować. Im dłużej działa na Was odległość, tym gorzej dla związku. Oczywiście związek na odległość ma szansę przetrwać nawet i 5 lat, ale z każdym miesiącem rozłąki prawdopodobieństwo na to, że relacja się nie rozpadnie, szybko maleje. Przykładowo, odległość nie zabije 50% związków, jeżeli rozłąka będzie trwała rok, ale aż 95% pary rozpadnie się po 5 latach bycia ze sobą na odległość. Dlatego pierwszą zasadą jest dążenie do tego, żeby tą przeszkodę dużej odległości zlikwidować jak najszybciej. Jeśli nie ma perspektyw na to, że w najbliższym czasie zamieszkacie bliżej siebie, to rokowania na przetrwanie waszego związku są niskie. Dąż do jak najczęstszych spotkań, ale nie kosztem równowagi uczuć. Idealnie jest jeździć do siebie na zmianę, jeżeli nie ma jakichś zewnętrznych ograniczeń. Ale jeżeli to Ty dajesz z siebie dużo więcej, to lepiej będzie, jeżeli się trochę zdystansujesz i okażesz mniej zainteresowania, nawet jeżeli miałoby to oznaczać rzadsze spotkania. Gdybyś to Ty miał cały czas podróżować, bo tamtej osobie się nie chce, to mógłbyś bardzo łatwo doprowadzić do załamania równowagi uczuć, a w konsekwencji do rozpadu Waszej relacji. Zamiast telefonów czy SMS-ów, postaw na rozmowy przez Skype. Lepiej jest porozmawiać nawet krótko, ale zobaczyć się choćby na chwilę na ekranie komputera, niż wymieniać cały dzień suchy tekst. W ten sposób łatwiej jest podtrzymać i rozwijać relacje między Wami. Taka rozmowa jest wręcz jak mini spotkanie. Tymczasem pisząc SMS-y albo czatując na Facebooku, nie widać Waszych emocji, więc kanał komunikacji jest mocno ograniczony. Nie zmuszaj nigdy drugiej osoby do kontaktów z Tobą. Jeżeli ona w danej chwili nie chce porozmawiać, albo nawet nie chce się z jakiegoś powodu spotkać w terminie, kiedy zazwyczaj wypadają Wasze spotkania, to nie ma sensu robić mu o to awantury. Nie przekonasz do siebie nikogo na siłę, wymagając, żeby Twój chłopak czy dziewczyna kontaktowała się z Tobą wbrew jej woli, pokazujesz w bardzo negatywny sposób, jak bardzo Ci na niej zależy i łamiesz równowagę uczuć. Ta zasada dotyczy właściwie każdego związku, chociaż osoby, które prowadzą związki na odległość, częściej popełniają ten błąd. Związki na odległość są bardzo podatne na działanie zazdrości. To naturalne, że skoro Ciebie nie ma w pobliżu, to Twój chłopak czy dziewczyna będzie chciała wychodzić z domu i spotykać się z innymi ludźmi. Naczelną zasadą w tym przypadku jest dawanie dużej wolności. Pretensjami i zakazami nie tylko nie powstrzymasz ewentualnej zdrady, ale dodatkowo sprawisz, że tamta osoba zacznie Cię okłamywać i nie mówić Ci o swoich wyjściach. Poza tym, okazując zazdrość, kolejny raz w negatywny sposób pokazujesz, jak bardzo Ci zależy i tracisz na atrakcyjności. A po więcej wiedzy na temat budowania trwałych relacji nie tylko na odległość, gorąco zachęcam do zapoznania się z moim najnowszym materiałem na ten temat. Kliknij tutaj i zobacz więcej szczegółów. Zapraszam też do subskrybowania tego kanału oraz na mojego Facebooka. A jeśli masz minutę, to zachęcam Cię do rozwiązania darmowego testu jakości Twojego związku, który znajdziesz na jakzdobywać.pl. Do usłyszenia w następną niedzielę. Robert Marchel.